W ostatnim czasie bitnami zrobiło nam małą niespodziankę i usunęło wszystkie pliki instalacyjne naszego testlinka. Dzięki bitnami mogliśmy tego testlinka zainstalować szybko, bezboleśnie i wygodnie, ale pokażę Wam alternatywę: jak można takiego testlinka zainstalować na dowolny system operacyjny, czy to będzie Windows, czy to będzie Linux, czy to będzie macOS, równie przyjemnie. Więc na początku otwórzmy sobie wyszukiwarkę internetową, przeglądarkę internetową i w wyszukiwarce google.com wpiszmy frazę XAMP i przejdźmy na domenę apacifriends.org. XAMPP jest to taki pakiet serwera www, który pozwoli nam uruchomić dowolną aplikację internetową u nas lokalnie na komputerze. Możemy sobie stworzyć różne bazy danych, co zresztą zaraz będziemy robić pod testlinka i dzięki temu testlink będzie nam fajnie działać. Więc pobieramy taki pakiet XAMPP na nasz system operacyjny. Mamy do wyboru albo Windowsa, albo Linuxa, albo MacOSa. W moim przypadku będzie to Windows, więc klikam na ikonkę z kafelkiem Windowsa. I rozpoczęło się pobieranie pliku instalacyjnego Xampa, więc czekamy aż pobieranie zostanie ukończone i będziemy mogli przejść do instalacji naszego pakietu XAMP. Pobieranie pliku instalacyjnego naszego Xampa zostało ukończone i można sobie uruchomić ten nasz plik instalacyjny. Możemy sobie też przy okazji zminimalizować przeglądarkę, żeby było bardziej czytelnie, i jak widzimy, uruchamia się nasz plik. Klik instalacyjny, kreator instalacji Xampa. Tu zaznaczamy sobie jest, jest to związane z programem antywirusowym. Klikamy OK, nie przejmujemy się tym. I jak widzimy, pojawił się kreator instalacji. Standardowo, jak to w każdej instalacji, klikamy w przycisk Next, zostawiamy wszystkie pakiety domyślnie jak są. Klikamy Next, ścieżkę wybieramy. W moim przypadku to będzie c XAMPP. Klikamy Next. Polecam zostawić domyślną ścieżkę, którą sugeruje nam kreator instalacji Xampa. Klikamy Next. Wybieramy język. Języki mamy tylko dwa do wyboru: albo angielski, albo niemiecki. W moim przypadku angielski będzie jak najbardziej w porządku. Klikamy Next. Odznaczamy opcję Learn More About Bitnami for Xamp. Nie chcę zobaczyć więcej informacji odnośnie Xampa, już wystarczająco wiemy. Klikamy Next. I klikamy Next. I czekamy, aż wszystko dobiegnie końca i wszystkie pliki związane z Xampem wypakują się na nasz komputer. Jak widzimy proces instalacji XAMPP-a dobiegł końca i zostawiamy sobie zaznaczoną opcję uruchomienia naszego panelu sterowania Xampem, Klikamy Finish. I za chwilkę powinien wyskoczyć właśnie takie okienko. Wygląda jak ze statku kosmicznego, ale nie jest tak skomplikowane. Mamy możliwość włączania tu różnych pakietów. W naszym przypadku będziemy potrzebowali tylko pakietu Apache oraz MySQL. Zaznaczamy start przy Apache i zaznaczamy start przy MySQL. I teraz jeśli. Oba pakiety, moduły świecą się na zielono. To wszystko jest poprawnie i możemy przejść do dalszej, do dalszej części. Czyli stworzymy sobie bazę danych pod naszego TestLinka, aby móc jakiekolwiek tam zapisywać dane. Więc przechodzimy na naszą przeglądarkę internetową, wpisujemy Localhost i jak widzimy, mamy możliwość przejścia tutaj do zakładki phpMyAdmin, gdzie będziemy mogli stworzyć nową bazę danych. Więc klikamy w tą zakładkę klikamy w Bazy Danych. I wpisujemy tutaj nazwę nazwę naszej nowej bazy danych, którą chcemy stworzyć pod naszego Testlinka. W moim przypadku będzie to Test Link, aby było czytelnie, i żebym wiedział w przyszłości, że ta baza danych jest związana z testlinkiem. Klikamy utwórz, i teraz, jak już mamy stworzoną bazę danych, to możemy rozpocząć pobieranie plików źródło, źródłowych naszego testlinka. Więc przechodzimy znów na wyszukiwarkę google.com i wpisujemy frazę testlink. GitHub, następnie klikamy w pierwszy link czyli TestLink Open Source, tak w domenie github.com/slash testlink-code i będziemy mieli tutaj repozytorium naszego TestLinka. Wybierzmy sobie tutaj z tej listy rozwijanej odpowiedni branch, z którego będziemy chcieli pobrać pliki źródłowe. W naszym przypadku będzie to branch TestLink 1920 Fixed, tak, czyli wersja jakaś poprawiona. Jak widzimy, mamy tutaj ostatni commit, jest to związany z jakimś PHP-8, jakiś fix był związany z metodą itch, więc coś takiego sobie pobieramy, te wszystkie pliki źródłowe, i żeby je pobrać, klikamy w przycisk code, a następnie download zip. I teraz w paczce zip będziemy mieli wszystkie, oczywiście po pobraniu, wszystkie pliki, które będziemy mogli sobie rozpakować i przenieść do odpowiedniego folderu w naszym XAMPie. Jak widzimy, paczka. Pobrała się poprawnie, więc możemy otworzyć tą naszą paczuszkę, czyli to będzie w pobranych, i za pomocą na przykład programu WinRAR wypakować te wszystkie pliczki. Na razie na pulpit. Więc przeciągamy, wypakowujemy, czekamy aż wszystko się tutaj poprawnie wypakuje. Jak widzimy, wszystko poprawnie się wypakowało. Możemy zamknąć to, to sobie na razie przeglądarkę zminimalizujemy. Przejdźmy teraz do eksploatora plików Xamp, czyli kliknijmy w gąbkę tego folderu w naszym panelu sterowania Xampem i przejdźmy do folderu htdocs z htdocs usuńmy sobie wszystko, bo nie będziemy tego potrzebowali, tego domyślnego template naszego XAMPPa i przenieśmy tam ten rozpakowany folder z naszymi plikami testlinka zmieńmy sobie tylko nazwę tego folderu, żeby nie był taki długi, tylko dajmy powiedzmy, że to będzie testlink OK, i będziemy musieli teraz dokonać dwóch edycji, dwóch linijek kodu. Nie jest to ciężkie, więc przechodzimy sobie do folderu TestLink. Zjeżdżamy sobie troszeczkę w dół. Przechodzimy do pliku config include.php i trzeba go otworzyć za pomocą zwykłego notatnika, bądź jeśli ktoś ma jakiś edytor kodu typu Visual Studio Code, to jeszcze lepiej. Otwieramy go. I tutaj szukamy sobie dwóch linijek kodu. Pierwsza to będzie logpath czyli sobie Ctrl F możemy zrobić w notatniku też Ctrl F działa i możemy sobie wyszukać właśnie tą linijkę która zawiera tlcfg szczałka logpav i tutaj trzeba podmienić na ścieżkę do naszego folderu logs która kryje się właśnie w tym naszym xampie w tym naszym folderze xamp gdzie wypakowaliśmy sobie testlinka więc przechodzimy do folderu htdocs przechodzimy do folderu testlink Przechodzimy do folderu logs, czyli on tutaj będzie i teraz jak sobie klikniemy w to puste pole to widzimy, że podkreśli nam się taka ścieżka lokalizacji tego folderu, więc sobie ją kopiujemy, podmieniamy w to miejsce i trzeba po prostu zmienić slashe, żeby nie były w lewo, tylko w kodzie są zawsze w prawo, więc zmieniamy na slash w prawo, z lewo zmieniamy na prawo i tak dalej i tak dalej. I sobie na końcu też możemy dać o. A czemu nie? Więc tutaj sobie zmieniliśmy i jeszcze musimy podmienić w, jednym, w jednej linijce repozytory Puff. Więc wpisujemy sobie repozytory Puff. I w moim przypadku jest to linijka 1526. I tu podmieniamy sobie ścieżkę do folderu upload Area. Więc szukamy, czy jest w naszym testlinku taki folder? A jest upload Area, więc klikamy sobie w niego. Kopiujemy tak samo tą naszą ścieżkę. Podmieniamy sobie w to miejsce i dajemy slash w prawo, tak wszędzie. I sobie też na końcu standardowo dajmy, tak jak było domyślnie. OK. I tu na końcu też. I teraz sobie zapisujemy ten pliczek Ctrl S bądź file i save. Wychodzimy z tego pliczku. Przechodzimy sobie w końcu do naszej przeglądarki internetowej. Wpisujemy frazę localhost. slash Test link. Czemu test link? Ponieważ tak nazwaliśmy ten folder, który klie, kryje się właśnie w folderze htdocs. On zawiera te wszystkie pliki źródłowe, więc klikamy w niego i jak widzimy, mamy tutaj kreator takiej instalacji już naszego Xampa w wersji webowej. Więc sobie klikamy New Installation, zaznaczamy wszystkie go, zgody, możemy się z nimi zapoznać. Klikamy przycisk continue. Widzimy, że tutaj wszystko się świeci na zielono. Tymi pomarańczowymi komunikatami się nie przejmujemy klikamy kontynuuj i musimy tutaj podać dane do naszej bazy danych tak czyli tak nasza baza danych stoi na hoście, czyli u nas na 127.0.0.1 jakbyśmy sobie wpisali 127.0.0.1 to oznacza że jest to nasz localhost więc XAMPP odpala się na localhost u nas czyli zostawiamy sobie bez zmian Zobaczymy jak nazwaliśmy naszą bazę danych w PHPMyAdmin. Naszą bazę danych w PHPMyAdmin nazwaliśmy, jak sobie wejdziemy w bazy danych, to jest to testlink. Więc zostawiamy w sumie bez zmian, bo tak tą nazwę nazwałem. Tak tą bazę nazwałem w testlink database. Oczywiście tutaj wyżej jeszcze było database admin login. Wpisujemy tutaj root, ponieważ domyślnym użytkownikiem, który się tworzy przy bazie danych, tak, tutaj dziś będą użytkownicy, sobie odszukajmy, czy jest taka zakładka tutaj może w konta użytkowników, tak to jest root, no i on nie ma oczywiście hasła więc wpisujemy sobie database admin login, to jest root i hasło jest domyślnie puste przy instalacji standardowo naszego XAMPP tu możemy sobie jeszcze jakieś dać swoje test link database login i test link database password to sobie jakieś ustawimy OK, i klikamy proces testlink setup. I zobaczmy, co się stało. Wyskoczyły tu jakieś komunikaty, ale to dobrze. Jeśli wszędzie mamy OK, 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 to znaczy, że możemy w końcu przejść i korzystać z naszego testlinka. Więc przechodzimy sobie jeszcze raz na localhost/testlink i domyślny login to jest admin i hasło też jest admin. Jak sobie zobaczymy, to to są domyślne dane logowania. Do konta naszego na testlinku. Więc klikamy sobie login i zostaliśmy poprawnie przekierowani. Teraz możemy sobie skonfigurować naszą tablicę. Niech to będzie nazwa projektu testy, automatyczne Postman. Dajmy sobie przykładowo. Klikamy create. OK. Tym komunikatem się nie przejmujemy. On nam w niczym nie przeszkadza. Zniknie po odświeżeniu strony. Klikamy sobie test plan management. Tutaj sobie można stworzyć jakiś przykładowy. Testplan, oczywiście ustawiamy Active, Public, Create, klikamy i jak widzimy, mamy możliwość korzystania już w pełni z naszego testlinka. A jeśli chciałbyś jeszcze bardziej zgłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania, to serdecznie zapraszam Cię na moje kursy. Praktyczny kurs testowania oprogramowania, w którym od podstaw uczymy się testowania, uczymy się raportować błędy, poznajemy narzędzie Testlink, uczymy się w Podstawym stopniu korzystać z narzędzia Postman, tworzyć przypadki testowe, poznamy DevToolsy i wiele, wiele więcej. Posiadam także kurs Cypress od podstaw, gdzie uczymy się automatyzować testy właśnie w Cypressie przy użyciu języka JavaScript. Posiadam także kurs Postman od podstaw, gdzie uczymy się już w takim, na bardziej zaawansowanym poziomie testować REST API, automatyzować je, zintegrować z narzędziem CI CD Jenkins za pomocą Newmana, uczymy się mokować. Różne rzeczy. Posiadam także kursy Jira od podstaw, gdzie uczymy się zarządzać projektami, tworzyć zgłoszenia, raportować, konfigurować odpowiednio projekty, ustawiać odpowiednie pola dla poszczególnych zgłoszeń, tworzyć raporty, nowe wydania oraz kurs. Automatyzacja testów w WebDriver.io, gdzie za pomocą języka TypeScript i narzędzia CICD Jenkins uczymy się budować w pełni pełnoprawny framework do automatyzacji. Tymczasem dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek i widzimy się już w kolejnych.